Szczęść Boże, Święty Monitorze, ksiądz Wojtek Iwanecki i ksiądz Piotr Piekło. I bardzo się cieszymy, że jesteście z nami w drugiej części tegorocznego Q&A, czyli czwarty sezon. I to już jest chyba taki ostatni. To może być ostatni odcinek na tym kanale. Tak. Więc tym bardziej dzięki, że jesteście i że chcecie posłuchać tych pytań, a przede wszystkim naszych odpowiedzi, więc też bez zbędnego rozciągania. Agato, czyń swoją powinność. Ile modlitwy uznać za wystarczające, by nie było to grzechem? Jeśli nie modlę się wcale od jakiegoś czasu, modlę się dziesiątką różańca codziennie i chodzę na mszę częściej niż raz w tygodniu, to już nie mam grzechu zaniedbania modlitwy? No, ja bym udzielił prostej odpowiedzi. No nie, bo tutaj, droga osobo, piszesz, że się modlisz codziennie, nie? I to jest dziesiątka różańca, jeszcze jak rozważasz sobie tajemnicę każdego dnia inną, nie? To no, piękna sprawa. I jeszcze msza święta, tak piszesz, że częściej niż raz w tygodniu, no to na pewno, nie? To no tutaj to trzeba jednoznacznie to, powiedzieć. To, co napisałaś, świadczy o tym, że jest jakiś wzrost, nie? Bo nie było modlitwy, a teraz już jakaś jest. Więc no wspaniale. Myślę, że warto też to może omówić ze spowiednikiem, ale to, co mówiliśmy w odcinku, bo to jest pytanie pod odcinka, nie? Że no, trzeba też dopasować ilość modlitwy do swojego życia, do swojego powołania. To nie ma wyznaczonego, że nie wiem, dobry katolik się modli 2 godziny dziennie, nie? No, to nie jeden ksiądz by się nie załapał. Właśnie, to ja się zastanawiam, co to by było. No, ale chodzi o to, że no, po prostu musimy sobie to dostosować i jeżeli już widzisz, że się zmieniło na plus, no to super, trwaj. Pamiętaj, że od takich decyzji, czy jakichś takich skokowych różnych tutaj decyzji, czy tam wydarzeń, że się udało być na mszy i tak dalej, to ważniejsza jest stałość. Jeżeli to będzie na stałe, tak? Nie wiem, miesiąc ci się to będzie udawało robić, 2 miesiące, 3, no to też będzie przynosić dużo owoce, nie? I myślę, że warto tutaj się skupić też na takiej ciągłości, wytrwałości, a nie tylko na tym, żeby myśleć, co jeszcze pozmieniać, co jeszcze sobie dołożyć, nie? Czy to, że świętowanie rozpoczyna się już w dzień poprzedzający, po zachodzie słońca i z tego się narodził ten zwyczaj, to oznacza, że post piątkowy, na przykład od pokarmów mięsnych, obowiązuje już od czwartku po zachodzie słońca? No nie. Tak, i koniec. I ten. Nie, dlatego że tutaj to liczenie czasu żydowskie, które no nie jest związane z naszą kulturą, ono zostało jakby zastosowane właśnie do określenia tego wymogu, granic tego realizacji tego wymogu uczestniczenia we mszy świętej, a nie innych praktyk religijnych. Nie? Więc tutaj, jeżeli chodzi o inne rzeczy, to czas liczymy normalnie, że tak powiem. Też jest taka ogólna zasada kanoniczna, nie? Że obowiązki interpretujemy wąsko, ściśle, a przywileje szeroko. Więc w tym momencie ma ona zastosowanie, no bo ściśle, czyli od według naszego liczenia jest to jakby prostsze, nie? Niż tak, dzień. Jest krócej. Jest krócej. W pewnym sensie jest krócej, nie? No. Czy udział w mszy świętej wigilijnej odprawianej w niedzielę o godzinie 22 był zarazem spełnieniem obowiązku uczestnictwa w mszy świętej niedzielnej? Szukaliśmy tej odpowiedzi w internecie. Tak. I co? Nie, no, też domyślamy na twoje, więc ty powiedz. Nie, domyślamy się, że to pytanie dotyczy tej sytuacji, która miała miejsce w roku konkretnym, który nagrywamy. Tutaj Wigilia Bożego Narodzenia, no, w roku jakby poprzednim jeszcze. Tak. W tym ostatnie roku. Święta. Tak, ostatnie święta. Tam Wigilia była w niedzielę. Nie? I tutaj właśnie, czy ktoś, kto był po 16 na mszy świętej z niedzieli, nie, już ma mszę świętą z Bożego Narodzenia zaliczoną, no i odpowiedź brzmi nie. Tutaj jednak, no, jeżeli mamy te dwie uroczystości, to powinniśmy być 2 razy na mszy świętej i to nie jest tak, że sobie zrobimy bonus i będziemy na mszy świętej wieczornej, nawet jak ona będzie wigilijną, już jakąś taką wczesną pasterką, nie, no to uznamy, że jednak jest mszą świętą jeszcze niedzielną, nie, albo na odwrót, nie, to tak. Nie. Ja miałem wątpliwości co do tego, ale zgodziliśmy się na taką odpowiedź. No, też tak w internecie. Tak, mądrych kanonistów, profesorów. Księdza profesora, który w ten sposób to interpretuje, więc taką odpowiedź dajemy. Czy księża spełniają swój obowiązek odprawiając mszę świętą po 16 według formularza niedzielnego, a wierni spełniają ten obowiązek uczestnicząc w mszy świętej po 16 bez względu na to, czy formularz sobotni, czy niedzielny? To jest pytanie spod odcinku, wiesz. Tak, domyślam się. Gdzie żeśmy o tym mówili? Tak, no to są 2 różne prawa w ogóle. Nie? Obowiązek uczestnictwa w mszy świętej,
który ksiądz ma taki jak każdy inny wierny, czyli ten obowiązek jest tak naprawdę wypełniony. No bo ja nawet nie muszę sprawować mszy świętej niedzielnej. Prawo kanoniczne mnie za to nie skaże grzechem. Ale obowiązek mam być, tak jak każdy wierny ochrzczony. Więc ten obowiązek jest spełniony, natomiast... No tu jest taka sytuacja, w której jest drugi przepis prawny, nie tak poważny, bo to nie ma żadnej niebezpieczeństwa grzechu ciężkiego, nie? Tylko no, wiadomo, trzeba być posłusznym przepisom prawa naszym biskupom. Więc jest taki obowiązek, który nakazuje księżom, którzy regularnie sprawują mszę świętą wigilijną, czyli na przykład w sobotę, żeby ona była z formularza niedzielnego. I tutaj właśnie myśmy w tym odcinku tak powiedzieli, że my mamy ten obowiązek wypełniony oczywiście, uczestnictwa we mszy świętej, ale właśnie no, mamy ten problem z tym, że powinniśmy odprawić tą mszę świętą już z Wigilii i tutaj to jakby nie, jest inny przepis prawny, inne prawo, które my mamy z tym problem oczywiście, no powinniśmy mieć świadomość grzechu i starać się przede wszystkim z tego poprawić, nie? Natomiast no, mamy wypełniony obowiązek uczestnictwa. To się rzadko zdarza chyba, nie? Jednak te msze popołudniowe w sobotę, one są niedzielne po prostu. No, i tyle. I rzadko się też zdarza, żeby ksiądz potem w niedzielę nie uczestniczył we mszy, nie? No właśnie, no, nie? Więc... W polskich realiach to praktycznie, w ogóle zresztą to chyba jest jakaś wyjątkowa sytuacja, że na księża w sobotę, w niedzielę, no to dużo odprawiają. Czy w Polsce, czy na świecie, nie? No bo jak się jest nie za granicą, to też zazwyczaj tych mszy jest kilka w różnych kościołach. Więc to tutaj... No, rozumiemy intencję pytania. Tak, teoretycznie można to rozpatrywać, ale praktycznie myślę, że to się nie dzieje. Czyli jest sytuacja, jestem na wakacjach, wiem, że nie będę odprawiał w niedzielę, odprawiam po 16 w sobotę. Nie chce mi się czytać drugiego czytania, więc odprawiam przez soboty, bo jeszcze nie odprawiałem. Naprawdę... I teraz tak, nie mam grzechu, nie uczestnicząc w niedzielę we mszy świętej, no bo odprawiłem tą mszę w sobotę i mam obowiązek spełniony, ale właśnie mam ten... No w ogóle już nie mówię o... Wiesz co, tak to zakręciłeś, że ktoś to teraz ogląda i już nic... Wiesz, w ogóle nic nie wie. Nic nie wie. Tak. Dobra. No ale myślę, że było to co sobie cofnijcie i posłuchajcie raz jeszcze. Nie powtarzaj odpowiedzi, błagam. Nie będę powtarzał. Idźmy dalej. Czy chcielibyście zostać biskupami? Wow, zaczynaj. No ty oczywiście. Ty masz rodzinne tradycje, to wiesz. Ja mam, tak, chcę być biskupem jak mój wuj. To jest trudne pytanie, znaczy trudne. Ja wiem, czy trudne. No jest napisane w piśmie, że kto pożąda biskupstwa, dobrej rzeczy pożąda. No to jest dobra rzecz, choć bardzo ciężka, nie? Na pewno. I ja czasem mam tak, że o tyle bym chciał, że biskupi mają jakiś realny wpływ na, nie wiem, wizerunek kościoła, na pewne decyzje. Jest taka pokusa, że to jest tak trochę jak z proboszczem, nie? Jak będę proboszczem... Nie? Na pewno też tak masz, tak. Mam, wiem, że tak masz. Mam. Nie, jak będę proboszczem, to zrobię to tak i tak i tak i tak i tak. Bo... Nie będę musiał nikogo pytać. A biskup jest jeszcze level wyżej, no, jeżeli jest ordynariuszem, bo jak jest pomocniczym, no to w sumie jest... nie ma takiej możliwości, ale jak jest ordynariuszem, jest biskupem tym takim głównym, tak mówiąc językiem kolokwialnym, no to ma duże możliwości, ale też całą odpowiedzialność. I to jest na pewno przytłaczające. Mówiliśmy też o tym w tym odcinku o wywiadzie z naszym arcybiskupem Adrianem, no, że to na pewno jest przytłaczające, więc wiecie jak to jest, nie? Że człowiek chciałby mieć ciastko i zjeść ciastko, nie? Czyli mieć pełną możliwość decydowania, ale nie mieć tej odpowiedzialności, nie? A tak jest niemożliwe w życiu, więc jak sobie uświadamiam tę odpowiedzialność, te brzemię i to wszystko... Czytasz moją odpowiedź tutaj? Ten? Nie. Nie? To fajnie. Nie, to mi się po prostu... Odechciewa. Po prostu, powiedzmy to. No. Nie, to ja mam dokładnie tak samo. Ja bym jeszcze powiedział, że jest w nas takie pragnienie, we mnie osobiście jest takie pragnienie, że ja muszę sam wszystko robić, nie? I najlepiej bym sam chciał decydować o sobie. Oczywiście posłuszeństwo jak najbardziej, wiem co ślubowałem i z tym jakichś większych problemów nie mam, ale właśnie chciałbym tak mieć taki wpływ, nie? I są takie przepisy, które już bym zmienił, jakbym został biskupem w naszej diecezji, nie? No i ten, jestem, jak myślę, że... nie myślę sobie, z tego powodu nie pragnę jakoś za bardzo, ale właśnie to jest to, co powiedział Wojtek. No, jak sobie uświadomię, ile tam jest tych negatywnych takich rzeczy, których bym nie chciał, to mi się odechciewa. Czy to grzech, jeśli się ktoś spowiada, ale do komunii nie przystępuje, bo ma na przykład trudności z rozróżnieniem, czy może iść, czy nie, i boi się świętokradztwa? No to nie jest grzech, ale jest to problem, którym należy się zająć, ponieważ
Ewidentnie taka osoba ma może zbyt wrażliwe sumienie, może ma skrupuły, może ma jakąś taką lękową duchowość. Warto o tym porozmawiać ze spowiednikiem i starać się to wyjaśnić, no bo jeżeli przystępuje regularnie do spowiedzi świętej i nawet po tej spowiedzi czuje się niegodny bądź niegodna, żeby przyjąć komunię świętą, no coś jest nie tak, nie? Znaczy nikt z nas nie jest godzien, to obojętnie jakbyśmy się kąpali w wodzie święconej, tak nie będziemy godni. Nie, ale to nie chodzi o to, że mamy być godni, bo Chrystus nam po prostu odpuszcza grzechy i to On nam siebie daje, nie? Jako niegodnym właśnie. A my oczywiście mamy zrobić to, co możemy, co jest w naszej mocy, a resztę zostawić Bogu. Więc jeżeli to zrobiliśmy, czyli byliśmy w spowiedzi świętej, więc zrobiliśmy to, co mogliśmy zrobić, no to teraz zaufajmy Panu Bogu, że On naprawdę tą swoją część zrobił, bo jest Bogiem. Więc myślę, że tutaj trzeba o tym porozmawiać, jakoś nad tym popracować, bo to jest znak, że coś jest po prostu nie tak. Takie osoby ja zawsze bardzo współczuję takim osobom, bo one się często bardzo męczą też ze sobą, bo gdzieś tam cały czas winę upatrują w sobie jakoś, nie są pełne jakiegoś takiego niepokoju. To nie jest taki domyślny status życia chrześcijańskiego, nie? Pełen niepokój, cały czas jakaś taka, wiesz, hiperwrażliwość, pełno skrupułów. Nie, to nie tak. No, prawdziwa miłość usuwa lęk. Chrystus przynosi pokój po zmartwychwstaniu, więc tym należałoby się po prostu zająć z kimś takim mądrym, to przegadać. Co jeśli ksiądz udziela rozgrzeszenia, ale nie wymawia całej formuły, na przykład przez śmierć i zmartwychwstanie swojego syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów? Co wtedy zrobić? No, nic. To znaczy, spowiedź jest ważna. Tutaj trzeba bardzo jasno to powiedzieć, że my jako księża nie mamy obowiązku wypowiadania całej formuły, choć powinniśmy, dlatego że ona no, z tego powodu jest formułą rozgrzeszenia i ma taką dłuższą formę. I tutaj tą skróconą powinniśmy używać tylko w takich wyjątkowych sytuacjach, no kiedy nie ma czasu, kiedy no nie wiem. Niebezpieczeństwie śmierci. Tak. No ale jest naprawdę bardzo dużo penitentów i chociaż, no szczerze powiedziawszy, wypowiedzenie formuły to jest, nie wiem, 15 sekund. To nie, no dobra, my jesteśmy zirytowani. Tak. Co zrobić? No najlepiej może powiedzieć komuś z rady parafialnej, że parafianie ogólnie chcieliby, żeby księża z naszej parafii wypowiadali pełną formułę rozgrzeszenia. Tak. Może to jakoś dojdzie, wtedy dotrze do tych księży i spotkaliśmy się z tym, nie skłamiemy. Ja się spotkałem jako penitent z tym też spowiadając. A ja właśnie nie. Nie? To jest dla mnie niesamowite. Słuchajcie, nie, ja się spotkałem. No i przeszkadza mi to. Nie powinno tak być. Wydaje mi się, że te kilka sekund więcej, szczególnie, że ta formuła jest piękna i Boże, no sprawujemy liturgię też w konfesjonale, to niech ta liturgia będzie porządna. To jest apel do księży. Tym razem. Tam jest w tej formule rozszerzonej, nie? Znaczy w tej, no... No, normalnej. W pełnej formule, nie? W pełnej formule jest, nie? Jest to ten zwrot taki, nie? Niech ci udzieli przebaczenia i pokoju. I ja w ogóle za ten zwrot, za te słowa, nie? Że spowiedź, ona jest, nie? Jest odpuszczeniem grzechu, ale też jest źródłem pokoju. Jest to wcześniejsze pytanie też, nie? Ja nigdy nie udzieliłem rozgrzeszenia skróconą formułą, nie? Nigdy, mi się nigdy nie zdarzyło, naprawdę. No. Mi też nie. No. Nikogo na ziemi nie będziecie nazywać ojcem, jest tylko jeden ojciec, Bóg ojciec. Więc dlaczego księża pozwalają sobie na to, by do nich zwracać się ojcze? To samo dotyczy zakonników. Czy to nie wbrew pismu? No jest wiele rzeczy wbrew pismu, które... Chciałem w ogóle tak samo zacząć, naprawdę. No tutaj wiadomo, nie są takie hiperbole, których Pan Jezus używa, czyli te słowa, które Pan Jezus mówi, no jakby oczywistym jest, że nie powinniśmy ich odbierać dosłownie. I tutaj mamy fragmenty o kamieniu młyńskim, nie, który trzeba by sobie było przywiązać i się rzucić w morze, jak ktoś jest z źródłem zgorszenia, no o tym obcinaniu rąk, nóg i różnych innych części ciała. Więc to są takie zwroty, ale tutaj... No kontekst jest istotny. Pan Jezus mówi o tym słowie Abba, ojciec, w takim kontekście pewnych tytułów, których nadużywali faryzeusze, wręcz domagali się tych tytułów, nie? I tutaj Pan Jezus tam bardzo mocno w tym chyba 13 rozdziale Mateusza, no po tych faryzeuszach, że tak powiem, się przejeżdża i bardzo dosadnie mówi, no i właśnie też to jest taki wtrend, w którym zwraca się do uczniów, mówi nie bądźcie tacy jak oni. I dlatego mówi,
Nie pozwólcie, żeby ludzie wam mówili rabbi, żeby wam mówili mistrzu i żeby wam mówili ojcze, właśnie Abba. W tym kontekście, nie? Tu nie chodzi o takie ojcostwo rozumiane jako troskę duchową, czy jako wręcz no, ojcostwo takie biologiczne. Nie, nie powiesz tacie ojcze, bo tak Pan Jezus powiedział. Tak Pan Jezus powiedział. Bo tak, no ja jeszcze bym dodał do tego, że te słowa nam przypominają, że to Bóg jest źródłem właśnie, nie? Autorytetu, ojcostwa, tego co dobre. No też jest właśnie ta scena, dlaczego nazywasz mnie dobrym, tylko Bóg jest dobry. No to co, nikt inny nie jest dobry, bo Pan Jezus tak powiedział. Tak. Wiecie, no tutaj w tym kontekście trzeba też to rozumieć. Bóg jest źródłem dobra i o to Jezusowi chodziło, i Bóg jest źródłem ojcostwa. A tutaj jeszcze zwracam uwagę na tym pytaniu, dlaczego księża pozwalają sobie na to. No ale drogi widzu, droga widzko, nie wiem kto zadaje pytanie, no dzisiaj mówimy o tej różnej empatii, nieempatii. No naprawdę ludzie czasem chcą zatytułować księdza, ale nie jako takie jezusostwo, tylko dla nich to jest ważne, że to jest właśnie ksiądz, to jest ktoś, kto jest powołany, ktoś, kto ma im głosić słowo i to jest takie, wiecie, ja bym powiedział, taka pokorna wiara w takim bardzo dobrym rozumieniu tego słowa, takim bardzo pozytywnym. I mi to było takie dla mnie osobiście, powiedzieć, no ale nie, proszę tak nie mówić, bo Pismo Święte mówi to i to. Nie? Wiesz, no to bym zranił też uczucia też tej osoby. To czasami tak jest, że my... Nie chcemy być czczeni jakoś nie wiadomo jak, ale też pamiętajmy o tym, kim są ci ludzie, którzy się tak, a nie inaczej, nie wiem, zwracają, czy do biskupa, czy do księdza, że oni mają jakąś też sobie pobożność, oni tego nie robią ze złych pobudek, więc też w tej empatii może na to popatrzmy, że takie na przykład obcesowe mówienie, nie, ale proszę tak się do mnie zwracać, albo tak, no byłoby takie trochę nie w porządku, wydaje mi się, nie? To tak na marginesie w ogóle, że no tak dorzucam tylko. Czy znęcanie się nad zwierzętami jest grzechem? Tak. Tak. I tutaj myślę, nie będziemy nic dodawać. Znaczy, no, szacunek dla zwierząt wynika ze stworzenia, są stworzeniami Bożymi. Oczywiście mają w tym stworzeniu swoje miejsce. Nie są na miejscu człowieka, bo to dzisiaj może jest problem w drugą stronę. Nie są na miejscu człowieka zwierzątka, aczkolwiek mają swoje należne miejsce i należy się im należny szacunek. Remasu maślany, ale myślę, że rozumiecie, o co chodzi. Czy są sytuacje, w których można bez zaciągania grzechu nie zgadzać się z encykliką? Tak, są takie sytuacje. Zależy, w czym się nie zgadzasz. No, No jeżeli się nie zgadzasz z dogmatami wiary, nie, które są głoszone ex cathedra, czyli ta encyklika dotyczy jakichś, wiecie, nie wiem, dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny i tam będzie taki fragment w encyklice i ty się z tym nie zgadzasz, uważasz, że to jest w ogóle bzdura i w to Kościół nie powinien wierzyć, no to jest problem, nie? To tutaj świadome trwanie w takiej niezgodzie no jest, może być jakimś wyrazem grzechu, jeżeli ktoś nie szuka jakiegoś rozwiązania tych wątpliwości. Natomiast papież Benedykt, jeszcze jako kardynał Ratzinger, jako prefekt Kongregacji Doktryny Wiary w 1990 roku wydał instrukcję Domum Veritatis, w której właśnie rozważał takie sytuacje, w których to wprawdzie tam pisał o dziennikarzach, ale właśnie mówi, są ludzie, którzy mają problem sumienia, dlatego że jest jakieś nauczanie, zwyczajne nauczanie, no w encyklice to jest zwyczajne nauczanie papieskie, to nie są dogmaty, ale to nauczanie, którym powinniśmy się mu poddawać jako katolicy. Jeżeli są jakieś fragmenty właśnie, z którymi się w moim sumieniu nie zgadzam, to co powinienem robić w takiej sytuacji? Papież pisze o tym, że nie powinienem tego jakby rozpowiadać, upubliczniać, nie? Nie? Tutaj jakby no epatować tym, podważać autorytet papieża, tylko w takiej pokorze serca, cichości powinienem szukać interpretacji, zrozumienia u też no, prawowitej władzy. Nie? No, to też jest skierowane przede wszystkim do teologów, księży, tak, osób, które nauczają, bo wiecie, dzisiaj jest taki problem, że wątpliwości stają się pewną wartością. Tak. No i pytanie, czy to jest wartość jakby sama w sobie, każdy z nas nie przeżywa, każdy, ja to rozumiem. Natomiast takie głoszenie wątpliwości jest dla mnie takie dwuznaczne, nie? Bo pytanie, czy ja po prostu jestem taki szczery i chcę to zakomunikować i szukam tej odpowiedzi, czy też po prostu szerzę, wiesz, wątpliwości i szerzę zamęt wśród tych, którzy być może nie doczytają nic więcej, nie pójdą dalej, ale usłyszeli ode mnie jakiś jeden czy drugi fragment i ich wiara jakoś staje się słabsza, a nie mocniejsza. No więc tutaj ta instrukcja przypomina też o tym, nie? O takiej odpowiedzialności. Też masz takie wątpliwości, to może, jeżeli jesteś osobą, która ma duże zasięgi, zachowaj je dla siebie, a szukaj też zrozumienia. Nie? To jest jakby druga rzecz, szukać
należy tak czy siak odpowiedzi na te wątpliwości, na te pytania. Co daje księdzu adoracja? Tak, ja napisałem pokój serca. Ja napisałem pokój serca. Serio? Nie czytaliśmy tych odpowiedzi wcześniej swoich. Nie wiem, co jeszcze można. No to jest, wiecie, pewnego rodzaju... Dla mnie osobiście taka najwyższa forma modlitwy, poza liturgią oczywiście, nie? No, to tak ja na to patrzę. Że... Ma wpisane pokój serca, naprawdę. No, sprawdziłem cię. To... Właśnie, więc polecam adorację jak najbardziej. Ty też polecasz, powiedz. Tak, no nie, jak ja się nie odzywam, to znaczy się zgadzam z tobą 100%. Okej, dobra. Co jeżeli jakiś ksiądz, proboszcz lub wikary nagle umrze, na przykład zginie w wypadku samochodowym? Jak wygląda powołanie jego następcy i czy długo trwa? Mnie spotkała taka sytuacja, dosłownie. I to po 2 dniach pobytu w parafii znalazłem ciało księdza proboszcza w jego pokoju. Zmarł śmiercią naturalną, żeby była jasność. Natomiast jak wygląda procedura? Biskup mianuje administratora parafii. Nie proboszcza, tylko administratora. Z reguły księdza, który w tej parafii jest, albo księdza w dekanacie, który gdzieś jest blisko, który może podjąć takie obowiązki organizacji życia parafialnego w takiej trudnej bardzo sytuacji, bo to jest sytuacja, w której, wiecie, trzeba pochować kogoś, kto w przypadku jeszcze księdza proboszcza był pasterzem tej wspólnoty. I to jest od razu. To jest taka decyzja, którą biskup właśnie, żeby ten ksiądz miał to poczucie, że się ma zatroszczyć o tą parafię, tak, to parafia, od razu to robi. Parafia też wiedziała, że tak, ma pasterza cały czas. Że ma pasterza cały czas. I to było, pamiętam, że to zajęło z 2 godziny. To znaczy, ja telefonicznie się dowiedziałem o tym, że ksiądz biskup mi mówi: Piotr, właśnie ci podpisałem dekret i jesteś administratorem parafii. Jeszcze go nie masz w ręce, tego dekretu, ale miej tą świadomość, ja ci to ustnie tutaj przekazuję. No potem trwa proces wyboru proboszcza, nie? I on trwa raz dłużej, raz krócej. W moim przypadku to po miesiącu był już, nawet niecałym miesiącu było wiadomo, kto będzie proboszczem w parafii. No, w przypadku wikarego jest trochę inaczej, ponieważ jeżeli umiera wikarem, to zakładamy, że na tej parafii jest na przykład proboszcz. Nie? No bo jest wikary, to jest też proboszcz. Więc ta parafia nie jest opuszczona. Nie? Tutaj jeżeli jest możliwość zastąpienia tego wikarego, no to będzie takie zastępstwo, a jeżeli nie, bo już na przykład nie ma księży, bo też tak może być niestety, widzimy, że księży też jest coraz mniej w naszej diecezji w ogóle, w Polsce, więc no wtedy nie będzie, nie? Ale parafia ma swojego duszpasterza w postaci proboszcza, więc to jest tutaj kluczowe. Dlaczego ksiądz katolicki nie może podżyć Koranu lub innych ksiąg pogańskich? Przecież te dzieła to czyste zło. O, mocne. Mocne. Wynika to przede wszystkim z szacunku dla tych ludzi, którzy w to wierzą. Nie oznacza to, że się zgadzam i uważam, że tamta wiara jest dobra, czy mówi prawdę. Ja wierzę, że jedynym zbawicielem i pośrednikiem jest Jezus Chrystus i to nie jest, i to jakby dla mnie nie podlega to w mojej wierze dyskusji, natomiast no, szacunek jest także wpisany w naszą wiarę, tego Jezus nas uczył, nie deptania cudzych przekonań, czy w ogóle tego, co dla innych jest ważne, dlatego bym tego nigdy nie zrobił, już nie mówiąc o tym, że to jest też jakieś dziedzictwo kulturowe ludzkości i tak dalej, natomiast no, z szacunku, nie dlatego, że mówię, że się zgadzam, ale z szacunku dla tych osób tego bym nie zrobił, już tym bardziej publicznie, no bo to już potem jest pytanie też o motywację, nie? Ktoś chce po prostu zabłysnąć i tak naprawdę jest pysznym człowiekiem, bo podrze Koran na, nie wiem, przed kamerą i będzie miał zasięgi. No to fajnie, no, znaczy na pewno tak by było, ale no nie, to nie tędy droga. Milczysz, czy się zgadzasz? 100%. Dobra. Ostatnie pytanie. Czy uważacie, że śluby ubóstwa składane przez księży zakonnych mają realne przełożenie na ubóstwo ich życia? I takie pytanie do księży diecezjalnych. Diecezjalnych, tak. To, znaczy, ja akurat wiem, że tak jest. Nie wiem w jakim stopniu też, bo szczerze powiedziawszy, nigdy z moimi kolegami, przyjaciółmi z zakonów na ten temat nie rozmawiałem. Ale też nie widziałem nigdy jakiejś, nie wiem, ostentacyjnej
z ich strony epatowaniem jakimś, nie wiem, bogactwem, nie wiem jak to określić, tak. To uwierzcie mi, to nie jest tak, że zakonnicy mają jakieś, nie wiem, złote tam wszystko w tych zakonach i tak dalej. Nie, akurat tych, których znam, to o takie rzeczy nie posądzam. Natomiast zgodzę się z tym, że ma to realne przełożenie, dlatego że sam byłem świadkiem tego, kiedy jeden z moich kolegów gdzieś tam prosił przełożonego o jakąś drobną kwotę na to, żeby mnie gdzieś zabrać, nie? W sensie, nie? I to, tak. I wiem, że to nie jest łatwa rzecz, nie? Być facetem, który ma tam 40 lat, nie? I, tak. I prosi innego faceta, który czasami jest młodszy od niego, nie? Po to, żeby... O samochód, żeby gdzieś jechać. Żeby gdzieś jechać, no. Nie, no, nawet już w pasterskich celach, no, ale to jest samochód wspólnoty, a nie twój. Nie, więc to jest na pewno na pokory, to jest duże wyzwanie, ale też... Ja myślę, że z takich pozytywnych elementów, jak rozmawiałem z zakonnikami, bo też tak trochę bardziej właśnie z drugiej ręki to znamy, to też pewna taka wolność, nie? Że jednak nam często tego brakuje, też w takim sensie, że wiecie, no trzeba mieć na różne rzeczy i na końcu łańcucha pokarmowego, jak parafia nie da, a czasem nie daje, czasem często, no to jest zawsze ksiądz i jego wypłata, nie? No i my się tym dzielimy, to jest oczywiście... powinniśmy tak robić przynajmniej jako księża diecezjalni. Natomiast w przypadku zakonu to też jest taka pewna wolność, no może właśnie wola Boża, nie? Nie mam, mam, wiesz, przełożeni chcą, żebym to zrobił, no to dadzą mi środki. Nie chcą, no to nie dają. Albo nie, tutaj jakaś taka pewnie wolność też w tym jest. Nie trzeba, nie wiem, płacić za komórkę czy za coś tam, nie? Pewnie tak jest, ale tak jak też powiedziałem wcześniej, też tak uważam, że dla mnie osobiście byłoby to ogromne no wyzwanie, nie? Takie ślubobóstwa i podziwiam tych moich znajomych, których gdzieś tam na co dzień, czy nie na co dzień obserwuję, to widzę, że oni tak żyją, że to faktycznie są tacy zakonnicy, którzy tak żyją. Pewnie są też tacy, którzy tak nie żyją, ale to ja akurat takich nie znam osobiście, żebym był zgorszony, wiesz, jakimś bogactwem zakonnika. Nie znam takiego zakonnika. I to było ostatnie pytanie. Agata już kiwa tutaj głową. Dziękujemy z całego serca. Raz jeszcze dziękowaliśmy w tym naszym ostatnim odcinku, do którego też serdecznie zapraszamy, zachęcamy, jeżeli nie widziałeś innych odcinków Świętego Monitora, tak. To one gdzieś tam sobie piszą. One wszystkie są cały czas na YouTubie. Tak. Można je oglądać, można klikać, można szerować cały czas. Więc zachęcamy do tego, a tak naprawdę z głębi serca Wam serdecznie dziękujemy za Wasze bycie przez te 4 lata, za Waszą obecność. No i życzymy, żeby nieustannie, pomimo tego, że Święty Monitor może nowych treści nie będzie już wrzucał, Wasze monitory i całe Wasze życie były święte. Amen. Amen.